Widzowie, przygotujcie się, bo w tym filmie musimy dużo myśleć. Myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć, bo wszystko, o czym pomyślimy, to dostaniemy, co chcemy. Grażynka tak samo. Ciekawe, o czym ona teraz myśli. Tak się rozgląda. Chciałbym wejść w jej główkę i sprawdzić wyobraźnię tej owieczki. Jak myślicie, widzowie, o czym ona teraz może myśleć? Odwróciła się. Ona chyba tylko myśli o trawie. A ja pomyślałem o łapeczce w górze. Może byście ją teraz kliknęli. Tą chociaż jedną. Pomyślałem o 20 tysięcy, bo w poprzednim filmie wbiliście gdzieś koło 18 tysięcy. Wow. Dziękuję każdemu, kto klika te łapeczki. Naprawdę doceniam. I później sobie sprawdzę, kto jeszcze kliknął. A teraz przechodząc do rzeczy, to ja sobie pomyślę o nowej sikierce. Jakiejś fioletowej, aby wyrąbać tą, zrąbać to drzewo za 3, 2, 1. Już myślę, myślę! Jakaś fioletowa, niebieska! Pojawiła się. Patrzcie na to! Jaką ja mam sikierkę! No, fioletowy, myślałem o dwóch kolorkach, w zasadzie niebieski, fioletowy, ale zdarzył się fioletowy. Wow, no nieźle. I możemy teraz rąbać. Jak szybko! Sprawdźmy, jakie to ma w ogóle obrażenia. Aż 9 i 1 szybkości ataku. No nieźle, tak możemy sobie myśleć, no o czym zapragniemy. A ja teraz pomyślałem sobie o subskrypcji. Tylko, że już to mi się nie pojawi samo. To ty musisz, mój drogi widzu, kliknąć tego jednego subika. Ja tak myślę o 300 tysięcy, bo tak mało brakuje. No weź pomóż, co ci szkodzi? Tego jednego subika z dzwonkiem kliknąć. Ja naprawdę się ucieszę. Subskrybujcie też, będę tą sprawdzał. A może jakiegoś subskrybenta wpuścić i ze mną byście myśleli? Co wy na to? Ja teraz pomyślę... A! Co to przebiegło? Czerwonego coś. Jako dziwne. Na moim świecie nie ma takich zwierząt zmutowanych. Czy to jakiś mini karton dog? Chyba, że ja sobie to wcześniej wyobraziłem i one się pojawiły. Spójrzcie tylko na to, jak wygląda. Małe, czerwone. Czekaj, uderzę to. A masz! Padło. Haha! I coś dało siebie. Lol, czekaj, wezmę, tak sprawdzę, coś z ciekawości. Nederowa brodawka? Co? What the hell? What's going on? Dobra, teraz weźmy sobie, skonstruujmy stół do kraftowania. Ale zaraz, zaraz. Po co miałbym to robić ręcznie, układać w moim konstruowaniu? Jak możemy to pomyśleć o tym, wymyśleć, abym to dostał do EQ? Teraz myślimy. O, i mamy. Ja nawet nie muszę kraftować, bo wszystko, o czym pomyślę, to będę dostawał. Juhu, ale fajnie ty. Dobra, i mamy stół do konstruowania, teraz możemy konstruować, co chcę. Na przykład bierzemy patyczki, ale ja też nie muszę tego robić, bo ja mogę o nich pomyśleć. O, na przykład przycisk. No tutaj kliknąłem, żeby wam pokazać, ale teraz zastanawiajmy się. A co jakby, jakieś dziwne moby pomyśleć? Albo creepera? Tylko, że jest... mały, mini creeper. O, myślmy teraz, aby on był, tylko że taki malutki, taki mini creeperek. 3, 2, 1. Ła! Wybuchło coś. To był creeper, mały wybuch spowodował. A ty, byłem za blisko. Jeszcze raz, myślimy. Mały creeper, malutki, malutki. O, biegnie. O, jak wygląda, ale słodziak. Ojeju, on jest mniejszy od trawy. A, wybucha. O, mało co go zobaczyliśmy. Czekaj, jeszcze raz. Myślimy o nim, bo chcę zobaczyć, zaprzyjaźnić się z nim. To jest taki kio, taki słodziutki. Myślimy teraz. Patrzymy, rozglądamy się. Tam, na górce, pojawił. Jaki malutki. Ojeju, piti, 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 piti. Ej, piti, piti, nie, nie biegnij na mnie. Piti, piti, ej, bo się boję ciebie. Ja wiem, jesteś słodziutki, malutki, ale... wybuchający i walący mnie, jak mnie ściga. On się kamufluje w tej trawie, nie? Taki mały, trawa większa od niego. XD. Czej, gdzie on jest, bo nie widzę. O, tu biegnie, o, blisko go, blisko. Grażynka, bierz go, owieczko. Tego creepera słodziutkiego. Stanął, chodźmy do Stefana. Stefan, przywitaj się z moim nowym przyjacielem. Mini creeper się nazywa. Riti Piti. O, jego imię to jest Riti Piti. O, zatrzymał się. Już mnie nie widzi, a teraz możemy go podziwiać z tej odległości. Ale to fajnie wygląda, nawet się nie spodziewałem, że może się pojawić. To jakiego moba dziwnego moglibyśmy wymyśleć? Może jakiegoś latającego zaraz? O, idzie znowu do mnie. No to niech Stefan się z nim przywita. Zobaczymy ich spotkanie pierwsze. Stefan, pa, mały już brząc idzie do nas. Weź się z nim przywitaj, tu masz po prawej.
Wow! O, Stefan! Stefan to przeżył, nie? Przybił z nim piątkę. Tylko, że on wybuchł. Taki malutki wybuch robi również. Słodkie to. Ale już jak będziemy myśleć o takich mobach, zmutowanych czy nie wiadomo jakich, to by się też przydał miecz jakiś dobry. Myślmy o koksowym, najlepszym mieczyku. Teraz jak najwięcej też widzę, wymyślcie. Jest pode mną. Miecz błyskawic? Co? I ma to 7 obrażeń, ale ta sikierka ma więcej. Miecz błyskawic, to co ja mogę? Enderman tu przylazł! LOL! Chłop, co tu robi? Ej, tepa się! Jeszcze trzyma blok! Zajumał tego! Nie! Został mnie! Idzie! Cześć, z tego miecza go pokonamy! A masz! Co? Uderzyłem go błyskawicą? Z tego miecza? What? Jak uderzy moba, to się błyskawica pojawia! No nieźle! A masz! Ej, bo mnie pokona! Szybko uciekamy, uciekamy! Do domku! Nie! Nie! Zostaw mnie! A! Stefan, ratuj! Nie mam życia, nie mam... Chcę najlepszy... Chcę, żeby mnie tepło stąd! A! Myśleć o tepeniu! A! Uciekaj ode mnie! Nie miałem jedzonka! XD! Ej, pomyślmy teraz w ogóle, żeby moje EQ nie zniknęło, gdy się odrodzę. Nie chcę stracić przedmiotów. Klikamy i... A! Mam przedmioty! Dobra, niech mnie tepnie w to samo miejsce. Albo czekaj. Jestem w wiosce villagerów, ale innej. Chcę z powrotem! Myślmy! O, pojawiłem się. Gdzie padłem? Ale nieźle. To jeszcze potrzebuję zbrójki na te mobów, bo Enderman mnie pokonał. No wstyd normalnie. A czy uderzę raz tą owieczkę? Zobaczymy, czy ona padnie na hita. No ta, na pewno padnie. No 9 do obrażeń. A zobaczmy, czy villager padnie na hita. On ma już więcej serduszek. Jestem bardzo ciekawy. No i przetestujmy ten miecz. Stefan, a masz! Nie padł na hita, ale dostał dużo serduszek. Jeszcze raz. Na 2 hity pada. Okej, okay. A teraz zwalnijmy go z miecza błyskawic. Ej, zamienił się wiedźmę! Co jest? Villager jako wiedźma! What? Jaki manochal, patrzcie, krzywy! Co tu się stanęło? Co tu się wyprawiło? Chłopa zmieniłem błyskawicą w wiedźmę? Do tego jeszcze nie grali, naprawdę? A masz! Drugi raz! A masz! Ile to ma serduszek? Dostaję cały czas z tego. O, dopiero teraz padła wiedźma. I mi dała zatrucie. O nie, padam. Chlebek, złote jabłka. Myśmy, złote jabłka, albo mleko. Myśl. Czekaj, patrzymy. Weku nie mam. Złote jabłko. Chyba nie wymyślę tego. O, złote jabłko. Jest, mam. Szybko. I? A zatrucie chyba nie dobiło? Chyba nie dobija generalnie. Zawsze na pół serduszka ten. I mleko jest. Dobra, wypijmy. Dobra, uratowałem się w ostatniej chwili. Ale zatrucie chyba nie dobija, zostawia zawsze pół serduszka, o ile pamiętam w Minecrafcie, nie? No teraz się wystraszyłem, widzowie, dlatego tak krzyczałem, żeby myślałem złotapko, bo nie chciałem paść. Pomyślmy teraz o zbrójce, jakiejś najlepszej, białej, żeby miał defensa. Myślimy, tak, wyostrzamy to, głowacz nawalam, kamerką, żeby myśleć. O, widzę coś, pojawiło się, zombiak idzie. Wow, napierśnik Walkyrii? Załóżmy to. Jak ja będę wyglądał? Ła! Uderzył mnie. O nie, zombiaki teraz wokół. Pomyślmy o słońcu. Słońce! Nie chcę tej ciemności. Za dużo mobów. Teraz widno. Słoneczko się zmienia. Ale kozacko. Nawet tam pogodanie po... O, creeper! Ole się wysadziły. Aż dwóch. Ty, i zombiaki tam biegną. Co jest? Bez głowy zombiaki? What? Ile tu jest w ogóle mobów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co to jest, jakiś hardcore czy co? Ja mam tu easy. O, znikły, spaliły się. No i dobrze. Musimy pomyśleć o całym staku złotych jabłek, zaklętych, najlepszych. Wyobrazić sobie coś fioletowego. Dawajcie razem ze mną. Wejdźmy do tego domku i dobrze pomyślmy, żeby coś innego się nie pojawiło, bo to różnie bywa. O, ten będzie idealny. Co jest? Co tu robi w środku domku bruk? Aha, no nieźle. Teraz zastanówmy się. Chciałbym złote jabłka zaklęte, najlepsze. I co jeszcze mógłbym mieć? TNT, cały stack TNT. I co jeszcze? I chlebek może też się przyda. O, chlebek, dobra. Chlebek, cały stack TNT i złote jabłka. Myślimy. A dostajemy. I
i mam, jest WQ 64, ale się pojawiło jak kozacko. O, co jest? To jest chlebek? What? Przecież ja pomyślałem o normalnym chlebku. Dało mi jakiegoś tosta. LOL, jak to wygląda, patrzcie. Tostowy chleb dostałem, bo hon... Ja mogę to zjeść? Mogę! O lol, jak normalny chlebek, patrzcie! No tego się nie spodziewałem, chyba źle to wymyśliłem. Ale beka, mam TNT i mam złote jabłka, dobra. Krzesiwo, pojaw się w tym miejscu. Teraz, no... O, pojawiło się. Widzieliście? Myszką tu machałem. I się pojawia wszystko, o czym myślimy. I to dosłownie. A nawet możemy pomyśleć o jakimś dziwnym mobie. Ja teraz tak pomyślałem, żebyście wbili 20 tysięcy łapek. Tylko niestety to samo się nie pojawi. Wy byście musieli to kliknąć. Kto by chciał, to wbijmy tutaj 20 tysięcy łapek. Zobaczymy, czy damy radę. Co wy na to? Rzucam wam wyzwanie. A ja teraz wyglądam jak jakiś Superman, mając nowe EQ, mając nowe w ogóle rzeczy. No to teraz pora na zmutowane moby. Niech się jakiś pojawi, latający, wielki, a może zmutowany wieloryb, albo jakaś orka, no coś zmutowanego, dziwnego. Widzowie, też sobie o tym pomyślcie, jak byście złączyli moby częściami ciała, takie dziwne, byle jakie. Teraz, niech się pojawia. I? Że jakiś dźwięk? Coś dobiegało. Kolejny raz, spojrzymy się na prawo, 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 prawo. Coś chodzi i to... Ja nie chciałem to, ale to mega dziwne. To coś wydaje dźwięki w ogóle. Jak wygląda? Ma paszczę. Co to jakiś ptak? Pyrodaktyl? Czy co to? Stworzenie historyczne, prehistoryczne? A masz! Spróna tu uderzyłem. A masz! Padaj! Dobijam. No mocne. Wciągnąłem jakby to. No nieźle. Udajmy, że tutaj jest morze albo ocean, nie? Morze, ocean i chciałbym orkę tutaj. Oreczkę, żeby się pojawiła w tej wodzie. Wielka, albo wieloryb, albo no cokolwiek. Coś, co by było gigantyczne. Wielkie i się nie mieściło w tym małym staweczku. Teraz myślmy o czymś, co ma płetwy. W tej wodzie już niech się pojawi i bum! Ju! Ej, to coś potrafi latać! Co jest? Jakie dziwne! Ale się pojawiło, nie? Tylko się nie mieściło. Jak to lata? Ty w wodzie powinieneś pływać. Ej, halo, Marian! O co tu chodzi? Jeszcze jaki głos wydaje. Ty czekaj, 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 uderzę go raz. Dosięgnę. A masz! Dostał hita. Wydał dźwięk. Jak to lata? Czekaj, podstawmy się, TNT, do góry. A masz! Nie dostał. Czekaj. Chcę go spruna walnąć. Czekaj, on leci tu prosto. Podbijmy do góry. Teraz. No leciał ode mnie, no nie wierzę. Chciałem, wiecie, walnąć go. O, wybucham sobie TNT. Ziu. Ole, wysadziło pięknie. Jakie tu dźwięki wydaje. Mega creepy. Dziwne. Lata zamiast pływać, to nie! Tego jeszcze nie grali! Co tu chodzi? What the hell? Naprawdę coś takiego wymyśliłem? A teraz widzowie, pomyślę o czymś, czego wam nie powiem. I sobie tak samo, tylko w moich myślach, wyobraźni. Teraz myślę, jestem ciekawy, czy zgadniecie w komentarzu, o czym mogę myśleć. Napiszcie teraz, kto zgadnie, wygrywa. Ja będę czytał komentarze i przypinał wam serduszka. Napiszcie, daję wam 5 sekund, o czym teraz Smajslow może pomyśleć. I to wcale nie jest łapka w górę i wcale nie subskrypcja. Tylko coś minecraftowego. Takie, co jest ciężko do znalezienia i to trzeba kopać i to jest rzadkie. Znaczy, to nie widzimy tego często, musimy się dużo napracować. Co to może być? Napiszcie, a ja myślę. O, i to był właśnie diamencik. O tym myślałem. Kto zgadnął? Po co ja mam sobie i szukać go, kopać i się wkurzać, skoro mogę o tym pomyśleć i to się pojawi, tak o. Ta la 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 la. Co czym ja bym mógł tutaj jeszcze pomyśleć? Smajslow, zastanów się. Mam najlepszą zbrójkę. Już wiem, wpadłem na genialny pomysł. A co jakby jakiemuś zwierzęciu dodać skrzydła? Przykładowo owieczce, albo świneczce, albo kurczakowi. O, i widzę świnkę akurat. Siema, elo, Stefan. A nie, nie Stefan, czekaj, jak by cię nazwać?
Siema Zletek, Zletek się nazywasz od dzisiaj. To ja ci doprawię skrzydełka, abyś się pojawił koło mnie i miał skrzydła. Dosłownie, za 3, 2, 1, chcę doprawić tobie skrzydła, niech się pojawią. Pojawiła się druga, inna. Ucieka, ona lata. What? Patrzcie. Ej, świnka, która ma skrzydła. Spójrzcie, jak śmiga. O lol, jak to wygląda. Ale to jest śmieszne. No nie wiesz, że to nawet działa. O, wylądowała, a nie, znowu. Czekaj, czekaj, musimy ją obserwować, żeby. Czekaj, czekaj. O, stoi, idzie sobie. Ale szybko ucieka strasznie. Chciałbym zobaczyć ją z bliska. Się wystraszyła mnie. O, jest tam na dachu. Czekajcie, ona wylądowała, jak chodzi. Bardzo jest ruchliwa i dosyć szybka. Podejdźmy bliżej, 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 bliżej. O, jest, 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 jest! Skoczmy! Patrzcie, widzę ją! Oj, wystraszyła się! O nie, znowu ucieka! Pofrunęła coś z siną dal. Ziu! O, i znikła. W stronę słońca. Ja nie wierzę, nie, nie. Naprawdę to się pojawiło. Ja sobie dla beki pomyślałem o skrzydłach świnki. No, tylko tak sobie chciałem. Tak wiecie, bez sensu wyobraziłem. I też się pojawiło. No wszystko. Ciemność się robi, chce słoneczko. Myślimy, piękna pogoda. Słońce, niech się pojawia z tej strony. Myśl, wyobrażamy sobie go. Słońce, pojaw się. O, i zrobiło. No i dobra, no i elegancko. Dobra, skoro każde moby się pojawiają, jakieś zmutowane i tak dalej, zbrójkę, mam władzę nad całym światem w Minecrafcie i różnych rzeczach, które wymyślam, to co jakbym pomyślał o pięknej dziewczynie, żeby była tutaj, grała ze mną w Minecrafcie, taka piękna, jak anioł, dosłownie najładniejsza dziewczyna w Minecrafcie, będąca aniołkiem przepięknym, pięknusim i nie wiem czemu o tym myślę, no ale chciałbym mieć jakąś dziewczynę w Minecrafcie, no bo nie mam, jestem samotny, nikt mnie nie chce tak naprawdę, jestem samotny jak palec, dlatego o niej pomyślałem. No co? O, naprawdę? Wow. No nieźle, prawdziwy anioł, ale te skrzydełka, ta twarz, jeszcze jakby koronka, zapomniałem jak to się nazywa, no ale jest aniołkiem pięknym i to dosłownie, czekaj, zobaczmy od tyłu, jak te skrzydełka jej się ruszają. Wow, naprawdę? Nawet dziewczyna w Minecrafcie się pojawiła? To jest co bym chciał, to się pojawia? Co myślę? Ja nie wiem co powiedzieć. Wow, widzowie napiszcie w komentarzach teraz, o czym miałbym myśleć i chodzi za mną cały czas. Ojeju. Czekaj, mogę się z nią przytulić? O, mogę. Jo, jak kozacko, XD, ty, mam dziewczynę w Minecrafcie. No nieźle, piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, o czym mam pomyśleć następnym razem, a ja to zrobię. Dawajcie znać, ja przypnę wam serduszka, piszcie o czym tylko zapragniecie. Subskrybujcie z dzwonkiem, zostawcie łapeczkę w górę, bo jutro może pomyślimy o moim nowym skinie, abym inaczej wyglądał niż Steve. Wpadajcie też na mojego Facebooka, Instagrama, wszystkie social media macie linki w opisach, Facebook, Instagram, na którym możecie dodać mnie do znajomych, zaobserwować, napisać do mnie, FB Instagram, FB Instagram, FB Instagram, wbijajcie, zobaczcie też cztery ostatnie filmiki, które wam się tutaj na środku ekranu wyświetlają, po prawej stronie, po lewej, u góry, na dole, w jakiś sobie możecie kliknąć, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam serdecznie, jak nie macie co dalej robić, to kliknijcie, a ta dziewczyna dalej za mną chodzi, ale się cieszę, bo ja już jestem ciekawy, co będzie w następnym filmie, dziękuję, to byłoby na tyle, trzymajcie się, na razie!